Panie Burmistrzu, budżet na 2012 rok został uchwalony. Jaki to będzie budżet? No, będzie to budżet bardzo ostrożny, proinwestycyjny tradycyjnie, bo ponad 20, prawie 25 milionów złotych to inwestycje, ale budżet taki przystosowany do sytuacji, która dzieje się w tej chwili w Europie, bez szarżowania, bez liczenia na wyższe wpływy. Raczej opieramy się na tym, co mieliśmy do tej pory, a wręcz w niektórych wypadkach bardzo, bardzo ostrożnie podchodzimy do wpływów i stąd ten budżet, tak jak mówię, jest budżetem inwestycyjnym, ale bardzo rozsądnym. Choć niektóre pozycje wzrosły, zwiększyliśmy finansowanie pomocy socjalnej, społecznej, tak żeby osoby, które są dotknięte bezrobociem, trudną sytuacją, miały zapewnione to minimum, które wymagane jest do tego, żeby przeżyć. Jak również zwiększyliśmy dofinansowanie do remontów zabytków, bo z 450 tysięcy zwiększyliśmy do 500 tysięcy, tak żeby centrum Zgorzelca, czyli a te pieniądze są skierowane głównie na Śródmieście, żeby te pieniądze wpływały na to, że w mieście będzie coraz ładniej i myślę, że to już troszkę ten fundusz, który był ustanowiony 2,5 roku temu, działanie tego funduszu dotacji widać, ponieważ część kamienic właśnie z tych pieniędzy jest remontowana i zaczyna wyglądać coraz ładniej. Panie Burmistrzu, jakich największych inwestycji mogą się spodziewać mieszkańcy w tym roku? No, taką największą inwestycją, którą realizujemy, jest to inwestycja związana z gospodarką odpadami, ponieważ na wszystkie miasta w Polsce, na całą Polskę nałożone są wymogi unijne, które wchodzą w życie od 2013 roku, od 1 stycznia. Jeżeli jakieś miasto czy gmina nie będzie spełniała norm związanych z segregacją odpadów, z odzyskiwaniem odpadów, wówczas gmina będzie ponosiła i płaciła bardzo wysokie kary. Stąd duże inwestycje właśnie w gospodarkę odpadami, bo realizujemy projekt unijny o wartości blisko 8 milionów złotych. Jednym z takich etapów, może bardzo widocznym i takim namacalnym, jest budowa kompostowni, która w tej chwili jest już przetarg rozstrzygnięty i do budowy, której się przygotowujemy, ale to jest tylko taka mała część całej inwestycji. Ona jest związana z zakupem kontenerów, zakupem sprzętu do wożenia kontenerów, więc wszystko, cała infrastruktura, do której musimy się przygotować od 2013 roku, żeby już to wszystko funkcjonowało, będzie w tym roku kupowana tak, żeby miasto było przygotowane na wejście tych surowych norm europejskich. Też już w grudniu została podjęta uchwała związana z przystąpieniem do porozumienia z Lubaniem, do którego przystąpiło 12 gmin, w ramach którego będzie budowane takie Centrum Gospodarki Odpadami. To Centrum Gospodarki Odpadami, aby funkcjonowało, musi mieć 120 tysięcy mieszkańców, bo takie są wytyczne. Musi mieć odpowiednie linie do segregacji odpadów, musi też mieć opracowany sposób zagospodarowania odpadów. I tutaj gmina Lubań i wysypisko w Lubaniu poprzez właśnie to porozumienie będzie takie normy spełniało. My prawie 2 lata negocjowaliśmy kwoty związane z przystąpieniem do porozumienia, bo pierwotne propozycje gminy Lubań sięgały 2,5 miliona złotych. Udało nam się wynegocjować 1,5 miliona naszego wkładu w rozbudowę systemu, co w przeliczeniu na mieszkańca jest jednym z niższych wkładów w stosunku do innych miejscowości, które przystąpiły do tego porozumienia. Cieszę się, bo to gwarantuje nam to, że w 2013 roku będziemy spełniali normy europejskie, że będziemy dysponowali nowoczesnym systemem. Oczywiście przed nami jeszcze wybór operatora, który będzie odbierał od mieszkańców fizycznie śmieci i woził je do Lubania. Mam nadzieję, że to będzie nasza zgorzelecka spółka, na czym mi bardzo zależy, bo tutaj mamy duży wpływ na
oferowane ceny. One niestety pewnie w jakimś okresie czasu będą musiały wzrosnąć. W tej chwili w Zgorzelcu są w porównaniu z tym, jakie są stawki, czy to w gminie Zgorzelec, czy w pozostałych gminach obsługiwanych przez spółkę lubańską, one są dużo, dużo niższe. Mam nadzieję, że niższe pozostaną, ale będą musiały mimo to wzrosnąć te nakłady, które są wymagane do tego, żeby spełnić uwarunkowania europejskie, unijne są bardzo wysokie, stąd spółki muszą inwestować, stąd też i koszty, które ponoszą, są dosyć spore i stąd te podwyżki, na które no, niestety nie mamy do końca wpływu, bo tak jest. Ale jak mówię, ten system, do którego wpisaliśmy się, gwarantuje, że u nas nie będziemy płacili kar, a w związku z tym koszt obsługi mieszkańców będzie niższy. Panie Burmistrzu, mieszkańcy też będą mogli zapłacić troszkę mniej za odbiór tych śmieci poprzez zbiórkę selektywną. Tak, będziemy rozwijać system zbiórki selektywnej i cały system, wszystkie opłaty zmierzają ku temu, aby premiowane było zbieranie i segregowanie śmieci, zbieranie selektywne, tak żeby mieszkańcy ponosili dużo niższe koszty niż w przypadku nieselektywnej zbiórki. Panie Burmistrzu, przechodząc do kolejnego tematu, ulica Bohaterów Getta Miasta tą ulicę po kilku latach rozmów z DZWiK tą ulicę przejęło. Przejęliśmy ulicę Bohaterów Getta, a w zasadzie ciąg ulic, poczynając od ulicy Armii Krajowej, Bohaterów Getta, Daszyńskiego, Piłsudskiego aż do mostu. Przejęcie tego ciągu ulic powoduje to, że wreszcie w centrum miasta miasto decyduje, czyli my, o tym, jak jest utrzymywane, jak jest sprzątane. Z tym też wiąże się niestety, ale wiązała się zmiana stawek, na podstawie których działali przedsiębiorcy na ulicy Getta, stawek za zajęcie pasa ruchu drogowego. Ale mam nadzieję, że jestem przekonany o tym, że przejęcie ulicy, zwłaszcza ulicy Bohaterów Getta i Daszyńskiego, wpłynie na polepszenie wizerunku miasta, ponieważ ulice te, zgodnie z założeniami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, były utrzymywane czy czyszczone, sprzątane dużo rzadziej niż nasze miejskie ulice. I to zresztą było jeden z głównych przyczyn przejęcia tych ulic, tak żebyśmy mogli utrzymywać je sami, żeby one po prostu były czyste i ładne. Też jeśli chodzi o Bohaterów Getta, przygotowujemy się do tego, już jesteśmy po rozmowach i po pierwszych konkursach, bo współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, jesteśmy po pierwszych konkursach wśród studentów, którymi kierują oczywiście profesorowie z tej uczelni. Przygotowali nam takie koncepcje przebudowy i zmiany zagospodarowania ulicy Bohaterów Getta. Chciałbym, żeby w ciągu kilkunastu następnych kolejnych lat Bohaterów Getta było taką wizytówką Zgorzelca, jedną z najpiękniejszych ulic. Przygotowujemy się do dużej przebudowy tej ulicy, ale jesteśmy na razie na etapie zbierania pomysłów, jak ona może wyglądać. Studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotują nam wizualizację tej ulicy. Następnie będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami. Po konsultacjach, kiedy już ustalimy konkretnie, co ma być na tej ulicy, jak ona ma wyglądać, przystąpimy do kolejnego etapu działań, czyli przygotowania projektu. No i po przygotowaniu projektu będziemy szukali finansowania, czy to z budżetu miasta, co jest rozwiązaniem dla mnie oczywiście gorszym, czy z środków zewnętrznych, które jest to takie rozwiązanie dla mnie docelowe. Mam nadzieję, że te wszystkie prace przygotowawcze zamkną się w okresie półtora rocznym, maksymalnie dwóch lat. To jest duża, ważna inwestycja, więc zresztą jak przygotowanie każdej inwestycji to po prostu trwa. Panie Burmistrzu, jeżeli były to ulice pod rządem DZWiK, to był problem z remontem tych ulic. Jak to będzie wyglądało teraz? Czy jest szansa na jak najszybsze wyremontowanie, bo wiadomo, że one nie są w najlepszej stanie te ulice, w najlepszym stanie? W myśl porozumienia, które wynegocjowałem z DSDiK, czyli Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, Zgorzelec otrzymał, bo w zasadzie już otrzymał, bo taka decyzja jest z Sejmiku Województwa, 1 000 000 zł na remont dróg.
Oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb, niemniej jednak za te pieniądze zgodnie z porozumieniem zostanie wyremontowana część ulicy Armii Krajowej. I tutaj jesteśmy już na etapie przygotowania przetargu, dokumenty są już w Wydziale Zamówień Publicznych, czekają na swoją kolej, czyli na przygotowanie już pełnej dokumentacji i opublikowanie na stronach urzędowych. Myślę, że jeszcze na wiosnę, że już na wiosnę się rozpoczną na tej ulicy pierwsze prace. Panie burmistrzu, jeżeli jesteśmy jeszcze przy remontach, remont ulicy Daszyńskiego, kiedy jest planowane zakończenie tego odcinka i części rewitalizacji? Według planu do końca tego roku, ale oczywiście myślę, że jeżeli pogoda będzie sprzyjać, zima nie będzie zbyt długa, to nastąpi to wcześniej. Czy jest tam przewidziana zmiana organizacji ruchu, czy dalej będzie ruch dwukierunkowy? Na razie będzie to ruch dwukierunkowy, natomiast rozważamy wprowadzenie strefy ruchu takiego uspokojonego, czyli takiego, jaki obowiązuje w tej chwili na ulicy Daszyńskiego od skrzyżowania ze Struga do ulicy Wrocławskiej, czyli o prędkości przejazdu do 20 km na godzinę. Ponieważ zamierzeniem i ideą rewitalizacji, ale również ideą funkcjonowania tej ulicy jest to, aby to była ulica handlowa z ogródkami gastronomicznymi, żeby ruch, który na niej się odbywa, był ograniczony tak, żeby spokojnie piesi, osoby, które spacerują, rowerzyści mogli się po tej ulicy spokojnie przemieszczać. Ta ulica, cała Daszyńskiego plus ulica Getta, to musi być taki miejski deptak ze względu na to, że to jest jedyna możliwość przywrócenia takiej handlowo-usługowej funkcjonalności centrum miasta. Bez uspokojonego ruchu będzie to bardzo, bardzo trudne, ponieważ i działalność ogródków kawiarnianych i działalność, i sama funkcja spacerowa będzie wyłączona, jeżeli ruch będzie tam odbywał się normalnie. Panie burmistrzu, wygląd jest tylko w mieście, to również szyldy reklamowe. Podjął Pan zarządzenie w sprawie ujednolicenia szyldów reklamowych? Tak, jeśli chodzi o szyldy reklamowe, podjąłem zarządzenie i zresztą w tej chwili będziemy, można powiedzieć, poprawiać uchwałę Rady Miasta z ubiegłego roku, która przewidywała wysokie opłaty. W tej chwili zgodnie z, jeżeli to oczywiście od Rady Miasta zależy, czy przyjmie tą uchwałę, ale z moimi propozycjami będą premiowane niektóre formy szyldów, tak aby miasto również poprzez szyldy nabierało na walorach estetycznych. I jakie to mają być rodzaje szyldów, te, które będą promowane? Znaczy przede wszystkim szyldy, które będą nawiązywały do stylistyki budynku, czyli takie szyldy, które będą ładne, które będą stylizowane, ewentualnie będą miały swoją formę, może trochę nowocześniejszą, w zależności od budynku. Tutaj będziemy się posiłkowali i doświadczeniami, i informacjami, i przygotowujemy taki pełny dokument. Już w tej chwili w Urzędzie Miasta można zaczerpnąć informacje na temat tego, jakie szyldy są preferowane, ale chciałbym, żeby powstał pełny dokument, taka księga wizualizacyjna, jeśli chodzi o szyldy. I tutaj opieramy się na doświadczeniach wielu miast z Polski, ale i naszych sąsiadów z Görlitz. Panie burmistrzu, wygląd i estetyka to również nieszczęsny dworzec, Gorzelec Miasto. Czy w jakiś sposób rozmawiał Pan z nabywcą tego dworca? Co dalej będzie się działo z tym budynkiem? Nie ukrywam, że jest to bardzo, bardzo trudny temat. Jest to budynek, który należy do prywatnego właściciela, który kupił ten budynek od PKP, a który jest ze spółek PKP. Ja już Państwu w tej chwili nie odpowiem, jaka to jest spółka, chyba nieruchomości. Planowana była tam inwestycja związana z budową centrum handlowo-usługowego. Wiem, że inwestor ma kłopoty ze znalezieniem najemców na powierzchnie handlowe i biurowe, które mają się tam pojawić. Stąd inwestycja na razie nie rusza. Teren wokół dworca, który należał do miasta i który został sprzedany, został odpowiednio zabezpieczony i ten teren po okresie, który został wyznaczony przez miasto, jeżeli nie zostanie zrealizowana inwestycja, po prostu wróci do miasta,
ale to jest ta mniej pożądane rozwiązanie, ponieważ budynek dworca jest zupełnie wyłączony z tego uwarunkowania, że coś tam musi powstać, bo był kupiony bezpośrednio od PKP, więc takim idealnym rozwiązaniem jest jednak to, żeby na tym terenie coś powstało, więc same kary czy powrót tych terenów wokół dworca do miasta jest małym pocieszeniem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby tam coś powstało, ale wiem, że inwestor ma spore problemy ze znalezieniem najemców. Czy miasto w jakiś sposób zastanawiało się, żeby może nie wiem, czy odkupić, czy zamienić ten teren, żeby po prostu żeby miasto coś tam zrobiło po prostu zamiast tego inwestora, który na dzień dzisiejszy nie może zrobić? No, inwestor wydał sporo pieniędzy na zakup obu działek. Ja nie wiem, czy to jest jeden inwestor, czy to dwóch inwestorów różnych, ponieważ oni występują pod innymi nazwami, więc podejrzewam, że to jest dwóch różnych inwestorów, ale którzy prawdopodobnie działają w jakiś sposób w porozumieniu, ponieważ ze spotkań i rozmów wynika, że dysponują pomysłodawcy czy firmy działające w imieniu inwestorów całym terenem. Oni ciągle planują i chcą wybudować na tym terenie budynki handlowo-usługowe. Na ile to im się uda, jak to będzie wyglądało, tego nie wiem. Miasto też no, nie ma tyle pieniędzy, żeby odkupić, zwłaszcza jeżeli po jakimś czasie może przejąć za przysłowiową, nawet bez złotówki, no, po prostu za kary, które naliczamy ten teren, więc no, my czekamy, przyglądamy się i ciągle liczymy na to, że tam po prostu coś powstanie, bo to by było z korzyścią dla miasta. Ile inwestor jeszcze ma czasu, żeby miasto mogło potem przejąć te tereny? Inwestor miał 5 lat na wybudowanie, więc inwestor to jest drugi rok, czyli jeszcze 3,5 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.